I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it a life, in school that never taught you. Siemanko, dziś witajcie w kolejnym autodentalingowym odcinku. Za nami z tyłu powstaje nowy płot, pomaga nam Miałek. Dziękujemy mu z góry, a dzisiaj z nami jest Audi A5, które jest w bardzo ładnym kolorze. Jednak coś go boli. Przede wszystkim mamy tutaj problem z lakierem, jest w stanie wskazującym, tak można najprościej to ubrać w słowa, jest porysowany, ma dziwne zarysowania, które Wam zaraz pokażę i dodatkowo jest po prostu zaowadzony. To znaczy masa owadów przez wysokie prędkości, jakie uzyskuje ten samochód, spowodowała brzydkie ślady na masce. Dzisiaj postaramy się pozbyć tego wszystkiego, jednakowoż odpalimy pewien challenge. Tych challenge'ów mamy na internecie, na YouTubie coraz więcej, ale tutaj mamy naprawdę coś fajnego i dla mnie fascynujące ze względu na to, że coraz więcej pada pytań na temat, jak szybko jesteś w stanie wypolerować lakier albo jak szybko detailer jest w stanie wypolerować lakier. I dzisiaj podejmiemy się tego wyzwania. Użyję maszyny typu Dual Action, czyli maszyny specyficznej w pracy, rotacyjno-orbitalnej, która przyspieszy nam te tempo. Dodatkowo użyjemy polerki tylko one step, więc dzisiaj tak naprawdę poznamy szybkość maksymalną, jaki efekt możemy maksymalnie uzyskać w minimalnym czasie, czyli polerka one step, dual action, moja praca i te Audi A5. Zapraszam Was teraz do zobaczenia, w jakim stanie jest lakier naszego samochodu. Przechodzimy już, moi drodzy, do inspekcji, ale jeszcze taką informację chciałem Wam powiedzieć. Będzie dzisiaj POW, to znaczy Point of View, czyli zamontujemy sobie Action Cama na czoło i w czasie korekty lakieru będziecie mogli podejrzeć na poszczególnych klatkach, wycinkach, jak to wygląda z mojej strony, jak trzymam maszynę, jak wygląda szybka praca. A więc co my tutaj mamy? Audi ogólnie wygląda tak. Jest to coupé z roku 2007. I więcej tutaj Wam nie powiem, oprócz tego, że również siedzi tutaj 3-litrowy diesel i przepięknie się odpycha. Miałem okazję wykonać jazdę testową, ale teraz przejdźmy do tego, w jakim stanie jest ten samochód. To jest dla nas najważniejsze przed tym challenge'em. Tak wyglądają reflektory, masa muszek, tysiące muszek wszędzie poodbijane. Są ślady, czyli szybka jazda, brawurowa jazda Fiatem Cinquecento w taki oto magiczny sposób. Czyli żadna nowość, po prostu dawno niemyty samochód, niezakonserwowany, niezabezpieczony. Oczywiście muszki zejdą w sposób, że tak powiem, naturalny w czasie procesu mycia, ale ślady, które zostaną, te soki z żuka, które są w lakierze przez to, że po prostu zaczęły sobie z nim współdziałać, zaczęły sobie tam chemicznie penetrować nam ten lakier i powodują po prostu potem ślady nieodwracalne dla zwykłego człowieka, czyli po prostu przy zwykłym myciu. To wygląda to w następujący sposób. I tak wygląda cały przód samochodu. Na pewno większość z nas zna ten widok. Ale co się dzieje dalej, moi drodzy? Nie wiem, czy widzicie to, czy jesteście w stanie to zauważyć, ale na całej masce ktoś próbował doczyszczać albo ptasią kupę, albo Bauharz, czyli żywicę. I mamy tysiące właśnie takich zarysowań ciemniejszych, jak tutaj, punktowych. Czyli ktoś tyk, zasuwał i czyścił. I na całym aucie dokładnie mamy tę sam powtarzającą się kombinację. O, teraz dokładnie widać tutaj w zwierciadle odbijającego się nieba i zwierciadle lakieru. Idealnie widać, ile tych zarysowań jest na całej masce. Jest to po prostu tragedia. I na całym aucie ta sytuacja się powtarza. No nie będziemy już mówić o tym, jak wyglądają felgi. Są po prostu, mało mówiąc, nieobraźliwie, są bardzo brudne. Upierdzielone okrutnie. Smoła, to wszystko tutaj się znajduje. Nie da się ukryć, że tu jest każdy możliwy rodzaj zabrudzenia na tym samochodzie. I on jest ogólnie, teoretycznie z daleka, on bardzo ładnie wygląda. Niebrudny nawet, można powiedzieć. Jakbym go umył, to byśmy nie zobaczyli teoretycznej różnicy. Ale ona będzie widoczna w tym właśnie, jak Wam ukazuję, te pojedyncze szczegóły, elementy. No ta maska strasznie rzuca się w oczy, no zobaczcie. Nawet nie wiem, czy tutaj ten one step tak sobie poradzi i jak ten challenge nam wyjdzie przez pryzmat czasowy. Ewentualnie zastosuje dwie techniki. No i wtedy będziemy mieć challenge na dwie techniki. A w przyszłości będziemy challenge'ować się dalej w różnoraki sposób.
Oczywiście o tym wszystkim zaraz Wam dalej opowiem. Nie wiem, czy to nie jest dla Was za mało, może jeszcze podejdźmy do samochodu i obejrzyjmy jego stan, dokładnie wszystkich elementów, ale już nie będę tyle nawijał, tylko po prostu szybki przejazd. Więc moi drodzy, robimy drugie podejście i spójrzmy tak na szybciutko. Tak wygląda lusterko, taki standard. Ten lakier jest w ogóle piękny, jest wdzięczny, dlatego że nie widać tego syfu. Rozlana ropa tutaj bezpośrednio pod korkiem. Zderzak, no można powiedzieć, że jest w hardkorowym stanie, dlatego że jest w ogóle inny. Widać zresztą, tak jakby był źle polakierowany. Jest to po prostu inny zderzak, dodatkowo jest uszkodzony, więc i tak będzie wymieniany. Tutaj nie będziemy się nad nim pochylać jakoś niesamowicie. Ryski. Tu właściwie nawet nie jest potrzebne doświetlenie jakoś to niesamowicie. Ale jest. No, zresztą możemy sobie szybko spojrzeć. Tak wygląda całe auto, czyli drobne zarysowania na całym samochodzie, plus tak zwane maty, czyli właśnie te miejsca, które mieliśmy również na masce, które mamy również tutaj na dachu. O, pięknie widać w słoneczku teraz, zmatowiały dach w tym miejscu i tego jest na całym dachu naprawdę masa. Cały czas tutaj w zwierciadle nie naszej lampy, a właściwie słoneczka, tak widzimy, co tutaj się dzieje. No i taką oto magiczną bestię mamy dzisiaj do zrobienia. Zobaczymy, jak nam challenge wyjdzie. Żeby dać Wam obraz tego, co się dzieje na całym lakierze, to spójrzcie na tą maskę, którą udało mi się tutaj złapać. Tragedia. Tak wygląda cały lakier, ale on jest pięknie, karysy są pięknie zakamuflowane przez jego kolor. Śmietanka teraz spływa po aucie, czyli mamy kolejny etap. Przechodzimy dalej. Zaraz do mycia ręcznego, spłukania i kolejne efekty będą ukazywane. Przepięknie to spływa. Gęsta. So schöne Auto, mein Freund. Audi A5 po wstępnym myciu, moi drodzy. Tak wygląda, jeszcze nie umyłem jej ręcznie, tylko że tak powiem, trochę się popastwiłem nad nią myjką. I zobaczmy teraz, opryskujemy. O, widzicie smołę, jak już się rozpuszcza tutaj? Przed chwilą prysnąłem. I smoła jest na całym aucie. Nawet smoła jest tutaj, na tej wysokości zderzaka. To jest po prostu szaleństwo, gdzie ta smoła się znajduje. Na innych częściach również jest dosyć wysoko, więc będziemy opryskiwać samochód do połowy. Tu się pięknie rozpuszcza, moi drodzy. Coś cudownego. Cały jestem brudny, spójrzcie. Tak myłem hardkorowo tą furkę. Idziemy zobaczyć z drugiej strony, jak rozpuszcza się. Tutaj mamy stróżkę. Czy może być coś piękniejszego? Jak rozpuszczająca się smoła dla detailera. I ten zapach chemiczny. Chłopaki w tle pracują, a my sobie tutaj deironizujemy. Wszystko jest już opryskane deironizerem. Widzimy tą krew, która jest tam na dole, już pod autem. I zobaczymy, jak wygląda felga. Też jeszcze ją prysnęliśmy dodatkowo. Krwawi. I o to chodzi. Przechodzimy teraz szybciutko do aktywnej piany. Tu widzicie cząsteczki wbitego brudu, którym zajmuje się po prostu deironizer w tym momencie, czyli wszystkie zabrudzenia metaliczne, które, że tak powiem, są teraz rozpuszczane i tutaj tych stróżek jest dosyć sporo wszędzie. Pięknie to wygląda. I mamy jeszcze raz śnieg. Piękny efekt. Zobaczymy, jak krwawiący śnieg wygląda. To znaczy, mamy tutaj felgę. Spływa sobie z niej nasz krwisty efekt deironizera i dodatkowo przepiękna śnieżno-biała, a właściwie tutaj czerwono-biała patriotyczna piana. Ostateczne opłukanie jest za nami i teraz przechodzimy do mycia ręcznego. W końcu. Siup! Chodź. Go. Wow! Ścigałem się bąblem. Dawaj, morciaty. Goń go.
wygląda nasze auto po myciu ręcznym. Teraz opłukanie, suszenie, glinkowanie i działamy dalej. Cyk, szybciutkie zdjęcie na Allegro i wystawiamy. Auto jest super mokre i dzięki temu ten lakier wygląda pięknie, tak jak byłby świeżo polakierowany. No popatrzcie sami, to jest też po myciu już moim ręcznym. Tak wygląda, ach, czyściutko, przepięknie. Można jeść, teraz mi się ten lakier cholernie podoba, nie? Samochód jest przepiękny, ale mu tego brakowało. Przechodzimy zatem do teraz glinkowania w sumie. Zostaniemy przy glinkowaniu, bo auto jest mokre i tak będziemy go moczyć. Potem sobie jeszcze raz ewentualnie przemyjemy i suszymy. A więc kolejny krok to glinkowanie. Dać wam obraz tego, co się dzieje na całym lakierze. To spójrzcie na tą maskę, którą udało mi się tutaj złapać. Tragedia. Tak wygląda cały lakier, ale on jest pięknie, karyzy są pięknie zakamuflowane przez jego kolor. A więc moi drodzy, mamy nasze Audi A5, jest one przygotowane do korekty, jest wyglinkowane, jest deironizacja, dekontaminacja cała zrobiona razem z odsmoleniem, czyli wszystko co było możliwe zostało tutaj zrobione. Aktywna piana była kilka razy, umyłem ten samochód ręcznie i naprawdę jest świetnie przygotowany, on już teraz pięknie wygląda, on już odzyskał, że tak powiem, tą swoją młodość. Teraz zostaje właściwie postawienie kropki nad i, czyli wypolerowanie. I tutaj jest dzisiaj nasza rola. Wypolerowanie Audi A5 w tym pięknym, zielonym kolorze. Mamy teraz wyzwanie. Jak szybko to jestem w stanie zrobić? Sam jestem ciekawy, jak przy pomocy maszyny Dual Action, która powinna przyspieszyć moją pracę znacznie, uda mi się wypolerować to auto. Mamy już od rana dzisiaj problemy, moi drodzy, więc możliwe, że i z samą maszyną Dual Action będą jakieś problemy. Ostatnio wysypał mi się dzisiaj iPhone, wysypała mi się kamerka Sony Action Cam, więc będziemy nagrywać. Jeszcze komputer mi się wysypał kilka dni wcześniej i dysk mi się zepsuł, więc jest ogólnie naprawdę, naprawdę grubo. Więc może się jeszcze coś dzisiaj wydarzyć, naprawdę, dlatego nie miejcie mi tego za złe, jeżeli by jeszcze na przykład maszyna nam się zepsuła i trzeba byłoby przeskoczyć na rotację. Będą, tak jak obiecywałem, widoki z góry, zaraz montujemy drugą kamerkę, którą pożyczył nam Siwy, będzie to GoPro, więc te kadry, mam nadzieję, że będą ciekawe, zobaczycie jak to bezpośrednio wygląda z mojego widoku. Tymczasem przechodzimy do korekty, korekta One Step. Jak najszybciej, jak najkrótszy czas, a jednak na tyle dobrze, żeby to auto wyglądało pięknie, było przygotowane pod nałożenie i test nowej ceramiki Neoxal. Moi drodzy, tak się pospieszyłem, że nie pokazałem wam ostatecznie, jak ten lakier wygląda przed naszą korektą i co jest głównym jego bólem. Tysiące drobnych zarysowań, właściwie jest to standard dla każdych lakierów, ale dodatkowo mamy masę głębokich rys, a tak jako taka nowość, że tak można powiedzieć, odnośnie usuwania soku z drzew, czyli żywicy, która jest na naszym lakierze. Ktoś to nieprofesjonalnie robił domowym sposobem, jakimś czyścikiem, bądź innym ostrym przedmiotem, bądź po prostu szmatką i hardkorowe, mocne tarło. Ja bym jednak obstawiał, że tutaj było to coś na poziomie szczoteczki. I oto takie właśnie ślady pozostały. Czy my jesteśmy w stanie usunąć wszystkie mocne zarysowania w naszym wyzwaniu dzisiejszym przy jak najszybszej korekcie? Oczywiście, że nie, dlatego, że jest to one step. On wyciągnie fajnie tą powierzchnię. To naprawdę nie będzie rzucać się w oczy i auto będzie prezentować się pięknie. Na filmie, na zdjęciach, byście nawet tego dokładnie nie zobaczyli, co pozostało. I sam użytkownik również nie zobaczy tych rys, które pozostaną, czyli mówimy o tych najgrubszych, pojedynczych rysach, bo ten efekt, który chcemy uzyskać i który uzyskamy, będzie efektem oczywiście permanentnym, bo jest to korekta lakieru i starcie lakieru, ale również będzie najbardziej optymalną opcją taką, która da nam możliwość usunięcia tysiąca drobnych zarysowań, a pozostawienia troszeczkę tych mocniejszych. Ale no widać nawet tutaj, o, dokładnie w tym momencie wjeżdżamy, widzimy coś naprawdę ostrego po lewej stronie, jak chodzi tutaj o zwierciadło lampy, bardzo ostre zarysowania. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda pod lampką inspekcyjną. Tutaj jeszcze widzicie, jak wyglądają zarysowania, że tak powiem, widoczne gołym okiem. Tu są skupiska dwa. Jedno jest tutaj,
drugie jest tutaj. I takich skupisk zarysowań jest na powierzchniach płaskich, czyli chodzi mi o powierzchnie poziome, jest masa. Tak samo mamy tutaj klapę z tyłu. O, widzicie, jak się odbijają pięknie rysy. Oczywiście w wypadku One Stepu on pięknie je spłyci i one nie będą widoczne w tak hardkorowy sposób, że tak powiem, ścinając te ryski spowodujemy, że światło nie będzie się odbijać w taki sposób, że będą widoczne one dla oka bezpośrednio. Będą one po prostu widoczne pod lampką inspekcyjną. A zobaczmy, jak wygląda boczek tutaj w lampce. No wszędzie jest porysowane to auto. Tysiące drobnych i nie tylko drobnych zarysowań, bo to mi bardziej wygląda nie tyle jako wasz Anlage i myty samochód na mydniach szczotkowych. To bardzo przypomina mi mycie niewłaściwe ręczne. Czyli jak ktoś się dopadnie i chce zrobić to pięknie. Pięknie, mocno, piekielnie mocno wtedy jest czyszczony taki samochód przez po prostu amatorów. I zobaczmy jeszcze, jak to wygląda pod lampką inspekcyjną. Mamy maskę z drugiej strony, jeszcze zobaczcie. No ja muszę się dzisiaj popastwić, dlatego że dla mnie to będzie mini wygrana w tym wyzwaniu, jak wypoleruję i będzie pięknie. Tak, żeby nie było, że to jakaś amatorka. Wszystko jest jasno powiedziane, uczciwie. Jaki ma być efekt. I nie jojo, i nie placebo. Spójrzmy jeszcze raz na dach. Tak jak widzicie, cały lakier wygląda dokładnie tak samo. Tysiące drobnych i nie tylko, i również grubszych zarysowań. Zobaczymy, co ugramy tutaj maszyną typu Dual Action i One Stepem. Mam nadzieję, że efekt będzie zadowalający, a właściwie wierzę w to i wizualizuję odpowiednio. A więc czasem, tak jak to bywa w życiu, jednak będzie zupełnie inna koncepcja. Biorę to auto na dwa razy, czyli będzie cutting i będzie finishing. Jeżeli nie damy rady, to będzie też polishing, ale w to wątpię. Normalnie będzie cutting i finish. Zaraz zobaczycie, co uzyskałem na twardej gąbce i mocnej paście ściernej FG300 dokładnie. Mogła też by być FG500 i FG400, to już akurat większego znaczenia nie ma. Tu chodzi o to, że po prostu efekt cuttingowy. Tak mi się podoba i te auto ma tyle mocnych zarysowań, że naprawdę nie ma co świrować. Kurczę, miała być to szybka robota, ale nie będzie. Zrobimy go na naprawdę zajebistym poziomie. I też challenge będzie zupełnie inny, dlatego że spróbujemy jak najszybciej wypolerować ten samochód dwoma krokami, czyli cuttingiem i finishem, jeżeli nam się uda. I zobaczymy, ile zajmuje tak naprawdę profesjonalna korekta lakieru. Postaram się zrobić to jak najszybciej. Tak jak widzicie, tam już zacząłem polerować. Tutaj mamy ten panel odtłuszczony. I jak on wygląda? On wygląda, moi drodzy, następująco. Tam są jeszcze jakieś tylko delikatne, minimalne zatłuszczenie może. I jakiś efekt 3D, ale przepięknie się odbija. Nie ma rys. Popatrzcie, co tutaj się dzieje. Tu, gdzie są rysy, jak to wygląda. Jest po prostu makabra. Makabra. Tutaj mieliśmy polerowane One Stepem, ale tych rys jest za dużo po prostu. To jest za twardy lakier. Jak go wypolerujemy? Będziemy go polerować bardzo małymi odcinkami. Będę nagrzewał lakier i to sprawi po prostu, że będziemy w stanie go pociąć, tak jak tutaj, żeby uzyskać taki piękny efekt, a nie taki szajs, jak jest tam. Bo naprawdę ta maska była już przekatowana różnymi systemami, ale najważniejsze jest teraz, żeby właśnie dobrać odpowiedni do naszej pracy. Tak bardzo chciałem zrobić nią Dual Action. Teoretycznie Dual Action dałoby radę bez problemu, no ale nie w przypadku tego lakieru i nie takim one stepikiem, jak chcieliśmy zrobić. Tutaj nawet Dual Action na mocniejszym padzie, na żółtym, takim, no, dosyć ostrym padzie i na mocniejszej paście, no niestety nie idzie to tak fajnie, jakbym chciał. Wolę rotację w tym wypadku, strzelić tutaj na cuttingu małe odcinki, dosyć nagrzać ten lakier i w ten oto magiczny sposób właśnie doprowadzić do takiego pięknego stanu, a nie takiego szajsu, jak jest tutaj. Tak jak widzicie, tysiące drobnych rys, wszędzie to się odbije. No nie podoba mi się to. Więc zupełna zmiana o 180 stopni, idziemy w coś innego i, że tak powiem, nasz challenge będzie rozpoczynany jeszcze raz. Zrobimy malinę.
A więc startujemy za chwilę. Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony, dlaczego jednak zdecydowałem się na korektę dwustopniową. Zależy nam oczywiście na zadowoleniu tutaj. W tym wypadku to jest auto mojego znajomego. I nie chcę po prostu siać lipy, bo wiem, co mogę wyciągnąć. Tak wygląda przed polerowaniem ten środeczek. Strasznie. No, jest masakra. A lakier nie jest zbyt miękki. A tak wygląda po cuttingu, moi drodzy. I stąd pada decyzja na cutting. A więc, moi drodzy, jeszcze będziecie mieli tutaj taki dodatek, czyli jaką technikę tutaj dobrać dla tych zarysowań. Małe kawałeczki, małymi kawałkami tniemy, podgrzewamy tutaj tą powierzchnię. W naszym wypadku jest to 1200, maksymalnie około obrotów. Chyba żeby kogoś tam fantazja poniosła na 1500, ale ogólnie 1200 obrotów maksymalnie i małymi odcinkami. Nagrzewamy ten lakier, dzięki temu staje się większy i jesteśmy w stanie fajnie go wypracować na samej gąbce polerskiej cuttingowej, twardej i przy paście cuttingowej, bez futerka. Zobaczmy, jak to by wyglądało w takim małym kawałku. Zaczynamy od jedynki, rozprowadzamy i potem już przeskakujemy bezpośrednio na 2,5, czyli 1200. Mamy wypracowaną pastę, schodzimy z powrotem na jedyneczkę, czyli 600 obrotów. Docisk nie jest potężny. Oczywiste jest to, że my jako ludzie dostosowujemy się do innych warunków pracy. Jeżeli na twardym padzie zwiększycie obroty, no to wasza polerka rotacyjna może być minimalnie trudniejsza w okiełznaniu, więc co wtedy robicie? Musicie ją mocniej trzymać. To również wiąże się z delikatnie mocniejszym dociskiem, ale zawsze jest to maksymalny docisk, jaki jest potrzebny, aby móc prowadzić maszynę. Nie jest to wieszanie się na maszynie. Zobaczmy teraz, jak ten kawałek wygląda względem tamtego kawałka. Mam nadzieję, że w
Fajnie się to będzie nagrywać na GoPro i będziemy mogli to śmiało porównać. I teraz zapewne zapytacie się, dlaczego nie odtłuszczam, dlaczego patrzysz na lakier nie odtłuszczając go. Bo moi drodzy, to nie ma znaczenia. My patrzymy się na ilość pozostałych rys. My nie patrzymy się na wykończenie, które jest oczywiste w tym wypadku, że będziemy musieli wykończyć. Nas hologramy na ten moment nie interesują. A każda inna, większe zarysowanie, każda inna degradacja będzie widoczna. O, mam nadzieję, że widzicie. Pięknie wypolerowane i strasznie porysowane. Zaraz zrobię jeszcze filmik zwykłym telefonem, zrobię zdjęcie, tak aby w tym momencie właśnie spojrzeć na tą technikę, na jej efekty. Bardzo ładnie. Spójrzmy, jak to wygląda. Bardzo ładnie. Czy ta technika jest dobra? Bardzo dobra. Nie musicie dzięki temu używać futra, kombinować, jakichś ogromnych elementów robić. Tylko w miarę szybko, delikatnie nagrzejecie sobie lakier, jest miększy. Nie za duże obroty, łatwo jest prowadzić maszynę. Jednocześnie, o, mamy taki piękny efekt. A więc moi drodzy, czas na challenge, czyli dwustopniowa korekta. Dzisiaj na pewno zrobię jeden stopień, dlatego że jest godzina aktualnie 19:53. O tej godzinie zaczynamy naszą korektę, więc będziemy na pewno robić ją do nocy. Pokażę Wam, jaką prędkością zrobię jeden krok, a jutro wykończę drugim krokiem. Również pokażemy odpowiednią ilość czasu. Nawet dobrze, dlatego że każdy krok będzie przybliżony ilość pracy, która jest potrzebna. Dzisiaj cutting. No, rozłożyłem sobie teraz pastę na większej części i podzielę sobie ją na właściwie 4 kawałki, 2 kawałki, gdzie będę naprawdę pracował.
No, nasz pat jest już zapchany, tak jak widzicie, zostawia nam pastę, ale to nie dziwne przy tej pracy, że wszystko jest zapchane. Atakujemy naprawdę hardkorowo cały czas, już aż sam pat się zrobił miękki przez temperaturę. Wszystko się rozszerza i dzięki temu, że tak można powiedzieć, się zapada, jest miększy. Zobaczmy w ogóle teraz, jak to wygląda. Tak dla siebie, gdzie tu trzeba jeszcze poprawić. Widzę jeszcze zarysowania. Jeszcze raz musimy przelecieć tu i tutaj. Właściwie cały element polecimy jeszcze raz, ale już jest ich dużo mniej. Pytaliście się mnie, jak polerować powierzchnie pionowe, czyli dlaczego nie pokazuję błotników, zderzaków i tak dalej, że to jest takie trudne. Nie wiem, takie sugestie były. No moi drodzy, dla mnie to nie jest trudne. Nie pokazywałem, bo łatwiej jest mi wziąć kadry zazwyczaj na coś, co jest poziomo, niż pionowo, tak? I to jest jedyny powód, a nie, że się boję czegokolwiek. Zaczniemy sobie od tego pionowego panelu, potem przejdziemy tutaj. No to tej pasty tutaj nam się sporo nałożyło, ale spokojnie, zaraz ją wyrobimy. Zetniemy po prostu dłużej. My nie pracujemy na tak wysokich obrotach, żeby ona gdzieś uciekła, to my sobie spokojnie wypracujemy tutaj. Zauważyliście pewnie, że ja nawet do cuttingu tutaj nie obklejałem, bo po prostu się spieszymy. Jednocześnie spójrzcie, jak ja prowadzę maszynę. Jest to bardzo prosty, pewny ruch. Nie ma jakiegoś skakania, biegania, szczególnie na małych panelach. Maksymalne obroty w tym momencie właśnie 1200. Czyścimy naszego padzika, przechodzimy dalej, dlatego że on się zapycha, bo używamy sporo pasty z lakierem nam schodzi, zapycha ten pad. Ale tak jak widzicie, wszystko tu jest wyrobione, nadmiar pasty to jest moment, żeby ściągnąć. Troszeczkę za dużo daję, ja zawsze jestem typem, który woli dać więcej niż za mało. No na pewno nie oszczędzam, może czasami przesadzam. Ale praca idzie dosyć szybko. Wypolerowaliśmy maskę, wypolerowaliśmy dach, poleruje ten błotnik. Naprawdę elementy turboskatowane, nie używamy futra polerskiego, które teoretycznie mogłyby nam przyspieszyć, aczkolwiek tutaj naprawdę powolutku usuwamy zdegradowany lakier i dzięki temu będzie go więcej. To znaczy stopniowo to wszystko robimy. Te najgłębsze rysy płycimy maksymalnie, ile możemy w tych przejazdach. I naprawdę będzie petarda. Dodatkowo później dotrę cały samochód, zobaczę stopniowo, gdzie powinienem jeszcze dorobić i te dane elementy, gdzie będzie więcej rys ze względu na to, że tak hardkorowo był poszanowany ten samochód, usunę w danym miejscu. Tymczasem prawie cały błotnik mam zrobiony, tylko jeszcze tutaj, o, ta góra jest do zrobienia i ten rancik wokół koła. Potem przechodzimy dalej.
Aktualnie mamy czas 21:51, robimy sobie przerwę, jedziemy po coś do picia. Wrócę, sprawdzamy czas, a na końcu podsumowujemy w całym odcinku naszym, ile czasu nam zajęło. Pododajemy, podejmujemy i wszystko będzie jasne. Moi drodzy, wróciliśmy ze sklepu. Po krótkiej przerwie zaraz wracamy do polerowania. Najpierw pobawimy się z kotełem, który ogrzewa się teraz z nami tutaj. I wracamy do pracy. Wielki gąbek, 23:26. Zaczynamy dalsze polerowanie. Moi drodzy, jest 1:30 w kwaterze Swag TV. Mamy nasze auto wstępnie w połowie wypolerowane, to znaczy jest w fazie cuttingu. Na pewno znajdziemy jeszcze parę miejsc, które potem markerkiem zaznaczę na koniec roboty i poprawię te pojedyncze, jakieś poszczególne drobniutkie miejsca, ale większość głębokich rys poprawiałem, ciąłem. Wszystko będziecie widzieć na timelapsie, jak to było w czasie, która jest godzinka, 1:31 i my robimy sobie teraz krótką przerwę, a potem wracam dokańczać auto. Moi drodzy, jest 2:25, auto stoi już drugą stroną i przechodzę do polerowania. Cutting, ciąg dalszy. Moi drodzy, jest 4:13, nie 13:40 ani 13:04, jest 4:13, więc z przerwami potem odliczymy, ile to mniej więcej jest. Ja szacuję na 6,5 do 7 godzin, ale co dokładnie w tym czasie udało nam się zrobić? Moi drodzy, no masakrycznie zajechany samochód, a co nam się udało zrobić w tym czasie? Wypolerować maskę, wypolerować dach,
wypolerować błotniki z obu stron, drzwi, czyli całe boki z dwóch stron. A czego nam się nie udało zrobić jeszcze? Zderzak przedni, zderzak tylni, ranty na nadkolach, te malutkie tutaj drobne, chcę po prostu zrobić to maszyną 80. Dodatkowo dwa nasze lusterka i klapa tylnia, która pozostaje na jutro, dlatego że chcę pokazać Wam tam zbliżeniem, jak będą usuwane pięknie rysy w związku z lekkim nagrzaniem lakieru i moją techniką. A więc tak to wygląda. Właściwie mamy prawie cały samochód, a jednak dosyć sporo nam brakuje, więc jeszcze kilka godzinek zajdzie na ten cutting. Później możemy ewentualnie dodatkowo sobie pozaznaczać pojedyncze rysy, które się odnajdą, że tak powiem, które są w tym momencie ukryte, nie są dostrzeżone, pozaznaczać sobie markierkiem i wziąć 80 pada i jeszcze tam podocinać, spróbować je spłycić. Ale tak czy siak, moi drodzy, jest petarda, jak chodzi o ilość ściętych rys, jest kosmos. Bo kiedy brakowało mi gdzieś tej mocy, dodawałem pasty, czyściłem pada i robiłem jeszcze raz szybki przejazd i udawało mi się po prostu maksymalnie spłycić, usunąć rysy. Efekt jest naprawdę świetny. Dawno nie zrobiłem tak dobrej roboty, w sensie nie usuwałem tylu rys na samochodzie i nie tak poważnych zarysowań, jak chodzi o złą pielęgnację. Przechodzimy w takim razie do dalszego polerowania. W międzyczasie jeszcze na tylnej klapie, ze względu na to, że jest taka przepiękna, pokażę Wam jeszcze raz moją technikę polerowania i zobaczycie sami na przybliżeniu, jak rysy szybko będą usuwane i jak głębokie rysy będą szybko usuwane. Przejdziemy jeszcze raz, zrobimy szybciutką inspekcję. A więc spójrzcie na klapę z tyłu, jak ona teraz wygląda. Mamy te mocne zarysowania, które są widoczne w tej lampie. No, ktoś się znęcał, nie ma co się oszukiwać. Teraz zobaczmy jeszcze, jak to wygląda pod lampką inspekcyjną. Tych rys nawet nie widać pod lampką, są takie specyficzne i ostre. Prędzej Wam pokażę w tym zwierciadle niż pod samą lampką, ale ogólnie cały element jest dosyć mocno porysowany i wygląda następująco. Zobaczmy, jak wygląda z drugiej strony. Zaraz Wam pokażę, jak szybciutko można usunąć takie rysy bez użycia futra. Wystarczy delikatnie podgrzać nasz lakier, wykorzystać moją technikę. A więc, moi drodzy, trick and tips, jak usunąć takie rysy bez używania futra polerskiego, czyli już naprawdę agresywniejszych metod ścierania. My też również, tak jak futro polerskie, musimy dużo ściągnąć lakieru, żeby uzyskać ten sam efekt, ale nie zostawimy takiego bajzlu, czyli ostrych, kolistych rysek. Będzie potem nam łatwiej wyprowadzić ten lakier, nie będzie trzeba robić kolejnego kroku jakiegoś agresywnego, tylko na przykład przejdziemy bezpośrednio do finiszu. Jak to zrobić? Będziemy pracować małymi partiami, obroty maksymalnie 1200, no chyba, że kogoś ułańska fantazja poniesie, i będziemy podgrzewać. Zaraz zobaczycie, jak pracowanie na małym elemencie przy takich obrotach będziemy je usuwać praktycznie, że tak powiem, od ręki. Później, jeżeli mamy jakieś głębsze miejsca, jeszcze naprawdę głębokie rysy, takie jak tutaj, no bo mówię, ktoś był tutaj barbarzyńcą, to dołożymy tylko pasty, przejedziemy jeszcze na tym rozgrzanym lakierze, tak można powiedzieć, na granicy ryzyka i pięknie ten element powinien wyjść na gąbce i na ostrej paście. A więc zaczynamy. Najpierw rozprowadzę pastę. Rysy widzieliście. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda.
Więc moi drodzy, rysy, które pozostały tu z tych naprawdę grubych, z tego bestialskiego pastwienia się nad tym lakierem, znajdują się mniej więcej tutaj i patrząc pod światło, gdzieś tutaj mieliśmy jeszcze jakieś pojedyncze skupiska. I co teraz robimy? Nasz lakier jest jeszcze dosyć mocno nagrzany, ale to zaraz nam pomoże, dlatego że delikatnie pozwolimy mu schłodnieć, dołożymy pasty i przejedziemy, zrobimy tutaj dodatkowy przejazd, przytniemy jeszcze te rysy, skupiając się bezpośrednio tutaj na tych poszczególnych miejscach. Usunęliśmy większość zarysowań, te naprawdę potężne szramy zostały, ale są głębsze, trzeba będzie się jeszcze dodatkowo skupić. Widać, że naprawdę ta klapa to jest jeden z najbardziej hardkorowych elementów w tym aucie, najbardziej newralgiczny, czyli tutaj ktoś rozpoczął i zakończył historię, a my kończymy historię pastwienia się nad tym lakierem. Zobaczmy, jak to wygląda z daleka. No jest fest porysowany z naszej lewej strony, a tutaj wygląda naprawdę przyzwoicie. To co widzicie to akurat zatłuszczenie. A więc moi drodzy, wypolerowaliśmy prawą stronę, dorzuciliśmy pasty, jeszcze wymieniliśmy pad na nowy, tak żeby dobrze ciął, dlatego że kiedy pad pracuje, jest coraz bardziej rozgrzany, rozszerza się, jest coraz większy i pady cuttingowe robią się coraz większe, mimo tego, że ich pory, ich struktura jest dosyć ostra, to dodatkowo jeszcze zapychają się pastą i w czasie cuttingu naprawdę takiego konkretnego, jak dzisiaj robimy, ja kilkukrotnie wymieniam pad na całym samochodzie, bo po prostu on tego nie wytrzymuje, zapycha się pastą, nie jesteśmy w stanie tego łatwo i szybko wyczyścić w czasie pracy. Można byłoby go, że tak powiem, zmywaczem silikonowym IPOM potraktować i go wypłukać, aczkolwiek tutaj chodzi o szybką pracę. Prawa strona wypolerowana, lewa niewypolerowana. Spójrzcie, powierzcie, czy taki efekt Wam się podoba. Czy był warty mojej pracy? Jeszcze jak ta klapa wygląda pod względem inspekcyjnym. Tutaj tak jak widzicie tysiące zarysowań i głębokie zarysowania widoczne z lewej strony teraz gołym okiem w zwierciadle lampy, a nie lampki inspekcyjnej. I cała ta klapa. No dramat. A tak wygląda tylko po wypolerowaniu cuttingiem. Oczywiście tak jak widzicie to są właśnie efekty 3D, czyli niewykończenia naszego lakieru. On już nie będzie wyglądał 1000 razy lepiej, ale po usunięciu 3D efektu w słońcu będzie można na niego spokojnie spojrzeć jako piękny, że tak powiem, fabryczny lakier. Mimo tego, że same fabryczne lakiery bardzo często wyglądają dużo, dużo gorzej albo nawet nie dostąpiłyby zaszczytu stać koło tej Audi, dlatego że są nieposzanowane w samych salonach przed oddaniem klientowi samochodu po zakupie bądź ogólnie w jakichś akcjach serwisowych, aczkolwiek coraz więcej serwisów współpracuje z autodetailerami i myślę, że to powoli się będzie zmieniać. Bring out your sweaters, there's no telling when the sweater.
sound start as a joke. Now they're giving me handshakes saying it was a joke. But I ain't joking around, I'm trying to give you all hope. W tle może troszeczkę będzie słychać jakieś zakłócenia ze względu na to, że nagrzewamy. Jest godzina 21:56. Startujemy z drugą częścią naszego cuttingu. Wstępnie mamy już wypolerowane auto, te najważniejsze elementy. Teraz po prostu objadę jeszcze do końca zderzak, klapę i przedni zderzak i również progi na samym dole. Ale to już... no i lusterka oczywiście. Ale to już jest naprawdę pierdołowate względem ścięcia tych najgorszych, największych rys, jakie były na naszym samochodzie. Zaczynamy timelapse. Moi drodzy, spójrzcie na efekt polerowania reflektoru tylniego, właściwie lampy. Tutaj zmatowiała, a tutaj czerwoniutka, ślicznie wypolerowana. Ja sobie tu już przygotowałem do zerwania, także móc porównać. No efekt jest diametralny. W kolejnym dniu autodetalingowych zmagań mamy 21:40, zaczynamy finish. Zobaczymy, ile czasu potrzeba na finish, a potem oczywiście podsumujemy ogólny czas pracy. Zapraszam na timelapse.
Says on the beat, boy. Man, it's the beat. Moi drodzy, dzisiaj ostatni dzień naszego challenge'u, naszego wyzwania. Mamy finish, mamy godzinę 22, zaraz wam dokładnie pokażę, 43. Zaczynamy wykończenie naszego auta. Zobaczymy, ile czasu nam to zajmie. Na końcu podsumowanko oczywiście. No i oczywiście efekt, jaki będzie końcowy, jak będzie wyglądać ten samochód. Już teraz prezentuje się pięknie. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... A więc moi drodzy, skończyliśmy ostatecznie polerować nasz samochód. Zaraz przejdziemy do jego duszenia, dlatego że jeszcze dzisiaj w nocy nakładamy powłokę ceramiczną. Aczkolwiek jest godzina 23:49. Zaraz przeliczymy, zrobimy prostą matematykę i zobaczymy, ile czasu nam to zajęło. Dodatkowo będą podane dni, jak chodzi o dni, które pracowaliśmy i które podliczamy. Bo tak jak widzicie, te godziny są tak, że tak powiem, nocne są powtarzalne, bo pracowaliśmy przede wszystkim w nocy. Auto jest skończone. Efekt wizualnie jest świetny. Odtłuszczamy i pokażemy wam ostatecznie, jak wygląda. A więc moi drodzy, tak wygląda nasze auto po korekcie lakieru. Jest piękne, świeże, błyszczące. Dla tej Audi A5 z roku 2007 to jest drugie życie, tak jak przeszczep serca. Wygląda przepięknie. Był cutting, był finish, więc jest zrobiona naprawdę na whole glance. Wysoki połysk, wygląda przepięknie. Zaraz robimy rajd z lampką inspekcyjną i zobaczymy, na jakim poziomie jest wykończony lakier. W takim razie sprawdźmy maskę, jak wygląda tutaj lampka inspekcyjna. Tak jak widzicie, widać ziarno, nie widać żadnych rys, nie widać żadnych hologramów. Lakier aktualnie jest dwukrotnie tłuszczony, dlatego że przygotowujemy go bezpośrednio pod powłokę ceramiczną, więc jest wolny od jakichkolwiek zatłuszczeń. Nie ma efektu 3D, hologramów. Jest pięknie. Spójrzmy jeszcze na auto z tyłu. Mamy małego babola na
na zderzaku, ale on i tak będzie wymieniany. A tutaj mamy ten fantastyczny połysk na całym poszyciu karoserii. Naprawdę sporo pracy, ale efekt jest tego warty. Powiem szczerze, że nawet nie czułem tego, jak długo pracowałem. To znaczy zapominałem się w czasie pracy i chyba każdemu mogę życzyć tego samego. To znaczy takiego zaangażowania i takiej przyjemności z pracy, że zatracamy się w niej. Postaram Wam się jeszcze nagrać efekt, jak wyjedziemy na zewnątrz. To również będzie piękne, nawet nie porównanie, a ukazanie tego efektu. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj boczek wygląda. Dokładnie ta sama sytuacja. Ta sama sytuacja jak na masce. Nie ma hologramów, nie ma niczego. Wygląda przepięknie. A więc moi drodzy, za nami jest nasze Audi A5. My zrobiliśmy wstępną inspekcję. Dodatkowo pokażę Wam auto później, kiedy wyjadę na zewnątrz, jak wygląda. Przepraszam Was za moje zmęczenie, ale ze względu na to, że pracowaliśmy kilkanaście godzin, jest 8 rano, przepracowaliśmy całą noc, a jeszcze czeka na nas ceramika, dlatego że spieszymy się, auto po prostu wyjeżdża z naszego pięknego kraju w trasę, a mamy nałożyć nową ceramikę, przetestować nową ceramikę, więc zaraz przechodzimy do pracy. Zobaczmy z daleka, patrzcie, jak on pięknie odbija w ogóle światła, jaką piękną głębię ma ten lakier. On dosłownie zmienił kolor, on jest naprawdę szary, tego metalika aż tak hardkorowo nie widać, ale to jest ze względu na to, że tu również już siedzi ceramika, tak jak widzicie, ja wypolerowałem zderzak tylny, to jest w ogóle nie zderzak od tego samochodu, że tak powiem. Wygląda to okropnie, ale właściciel będzie to zmieniał, dlatego że i tak ten zderzak jest do dobijania. Macie tutaj mega uszkodzenie od haka przyczepki, więc on tak czy siak jest wpisany na stratę, ale zobaczcie, jak on wygląda. Ja już pokazywałem Wam inspekcyjnie pod lampką, więc tutaj nic nie miałem do ukrycia. Zrobiliśmy cutting, zrobiliśmy finish, naprawdę poświęciliśmy sporo czasu, aby uzyskać taki fenomenalny efekt. No wygląda przepięknie, ten lakier jest czyściutki, tutaj nie ma w ogóle mowy o czymkolwiek takim negatywnym, co moglibyśmy tutaj powiedzieć. To wszystko wygląda cudownie. Właśnie taka praca cieszy najbardziej. Zobaczmy, jak wygląda z tyłu. Jest rozpierdziel, na to nie patrzymy ogólnie w oku. My jeszcze nie dokończyliśmy szyb. Syf jest w niemiarę dookoła, gdzieś tam może być jeszcze niedotarty, ale staraliśmy się tutaj zrobić jak najlepszą robotę, jak chodzi dzisiaj o ten lakier. Tak wygląda cały nasz samochód. Wszystko, co jest możliwe, nam się odbija. A więc moi drodzy, przechodzimy do szybkiego podsumowania tej całej naszej korekty lakieru. W tym wypadku mieliśmy Audi A5 w kolorze, tak naprawdę już ja się mieszałem, zielony, szary, czasem lekko niebieskawy, no taka specyficzna, niby myszka, jednak czasem zielony, w zależności od tego, gdzie stał i jak ten metalik oddziaływał w świetle słonecznym, jak on się odbijał, no i tyle. Więc tutaj tak dosyć ciekawy lakier. No jak to wygląda z sprawy technicznej? Ile godzin nam zajęło? Niestety mieliśmy problem z tym iPhone'em, z tym nagrywaniem, tak jak Wam mówiłem, ze sprzętem. Potem rzucaliśmy te filmy. Te filmy były pomieszane u mnie na telefonie. W międzyczasie ja robię również nagrania, różne zdjęcia moich takich służbowych rzeczy na co dzień, więc tych gigabajtów na telefonie było kilka razy zrzucane, bo jest problem z tymi iPhone'ami, że to jest gówno po prostu i bez utola takiego programu nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrzucić. I nie jest tak jak z Androidem po prostu, że tam fajnie... Kiedyś nie miałem takich problemów. Teraz mam, tak jak praktycznie z każdym sprzętem, więc w tej kwestii jest po prostu lipa. I dlatego też nie nagraliśmy wszystkich tych momentów, kiedy ja zaczynałem o jakiejś godzinie. Zazwyczaj pokazywałem, o której zaczynam, a gdzieś tam nie było, o której kończyłem. Ale ja policzyłem, ile godzin mi to zajęło przez tamten okres.
około 26 godzin pracy mechanicznej maszyną polerską. Około 26 godzin. Mogłoby to być troszeczkę krócej, w zależności oczywiście od tego, jakby tam to wyglądało, jaka technika i tak dalej, ale w tym wypadku uważam, że to było optymalne, szybkie, najlepsze rozwiązanie, jakie mogło być, dlatego że Dual Action w tym wypadku akurat wolę w klasykę pójść. Bo naprawdę lakier był twardy, bardzo mocno był porysowany, bardzo dużo było degradacji i nie nadawało się to po prostu do jakiegoś tam szarżowania one-stepami, to w ogóle na 100%. Ale też nie chciałem się robić korekty nawet dwustopniowej na Dual Action. Chciałem troszeczkę podrzeć ten lakier, troszeczkę ściąć, a też nie chciałem używać futra polerskiego, który robi bajzel. To nie chodzi o to, że tak samo jak w przypadku panelów pionowych wiele osób mówiło, że chyba nie umiem polerować, albo to są trudniejsze miejsca. Nie, tak samo futrem, tak samo jak panele pionowe, tak samo futrem poleruję bez problemu. Ale tutaj poszliśmy w taką moją klasyczną technikę, że tak powiem, w klasykę dla mnie, a nie dla większości ludzi, bo klasyka dla innych to może być to futro, takie podsumowanie robimy, takie futro właśnie polerskie. Dla mnie jest to twarda gąbka, dla mnie jest to nagrzanie lakieru, dla mnie to są troszeczkę niższe obroty, bo 1200 to już jest dużo, ja zazwyczaj 600, 900, 1200 i zejście, tak? Czyli właściwie to jest od 600 do 900, a jeżeli chcę więcej, to jest po prostu od 600 do 1200 i z powrotem zjazd na 600, albo od razu jest ogień od 1200, tam gdzie się zaczyna, w zależności od tego, jak jest rozpracowana ta basta, to jest wielkość panelu i tak dalej. Tak czy siak, moją technikę zobaczyliście na odcinku. Jeżeli ktoś zauważył, no to prawa ręka sztywna, no bo niestety nie chodzi, Robocop, tak? Sztywne ramię mam po prostu. Może w przyszłości będzie się ruszać, więcej już nie zegnę jak tyle, czyli w tą stronę, maksymalnie tyle nadgarstkiem. Dlatego możliwe, mam tak dobry chwyt polerki, bo po prostu nie jestem w stanie zgiąć ręki. Za to wszystko nadrabiam barkiem i nadrabiam zgięciem nadgarstka po prostu w taki dziwny sposób, tak? Bo ręka jest prosta, ale ja nadgarstkiem tam walczę, nie? No ale ciekawe by było, jakbym był wrestlerem. Może dodatkowo to byłby mój atut, ta moja niesprawna ręka. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już będzie sprawna i nie będę musiał mówić, że moja technika jest lepsza, dlatego że mam sztywną rękę. No, tak czy siak, ważne, żebyście się nie podawali, bo podejrzewam, że dużo osób z Was ma jakiś uszczerbek na zdrowiu. Ja też mam kilka i ważne jest to, żeby po prostu iść dalej i się tym nie przejmować. No i wracając do tematu. My nie liczymy tego przygotowania do polerowania, nie tego tłuszczania, nakładania ceramiki, bo to wiadomo, że to mogłoby zająć, ojejku, masę czasu, tak? 5 dni, 7 dni, 10 dni pracy, tak? 10 dni pracy to jest tylko 80 godzin. 80 godzin naprawdę w autodetailingu leci o tak. Już nie ma. Cokolwiek byście nie robili, a chcecie zrobić to z detalami, jeżeli chcecie nad wszystkim się podpastwić, bo na przykład klient albo ogólnie jakaś osoba nie zauważy danej małej rysy, ale ty ją widzisz i ją przytniesz. I to jeszcze jest taka rysa na takim poziomie, że nie ma opcji, żeby ktokolwiek ją zobaczy, bo to jest taki poziom wysokości na danym panelu, że ona jest no, niezauważalna, że ona jest po prostu jak te samoloty takie, jak one się nazywają, te takie z czarnymi matowymi skrzydłami w Stanach Zjednoczonych, które były niewykrywalne dla radarów. Miałem kiedyś taki model, już nie pamiętam teraz. Nie Black Hawki, takie śmieszne. Wyglądają jak latające pudełka pizzy. Na pewno ktoś rzuci w komentarzu, co to jest za rodzaj samolotu. No i wracając, 4.40 widzę już nagrania, podsumowania. Nieźle, coraz szybciej mówię, coraz więcej mówię, mimo tego, że coraz szybciej mówię. Tak to wygląda. 26 godzin, moi drodzy. 26 godzin około mechanicznej korekty u nas z przerwami. Według mnie jest to dosyć fajny wynik. Jestem zadowolony z tego wyniku. I jeżeli ktoś naprawdę się tak spina, w codziennej pracy dla detailera może być to ciężkie, dlatego że tu mówimy naprawdę o takiej korekcie nieprzerwanej 26 godzin, tak? A ja nie wliczałem sobie przerw, tylko potem sumowałem to z każdym kolejnym dniem i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby też nie było tak, że ktoś powie: o Jezus, 26 godzin, to za co oni tam pieniądze biorą i tak dalej. Ja tu mówię 26 godzin około takiej pracy bez wytchnienia, tak? W sensie cały czas korekty lakieru, około 26. Mogłoby tam być troszeczkę krócej. Ja już mówię tutaj w zaokrągleniu, tak, no teoretycznie wielu ludzi no, mają różne techniki, różne lakiery, różne przypadki, ale w przypadku akurat, biorąc pod uwagę tą Audi, tą twardość lakieru, te zniszczenie lakieru, pracą maszyną rotacyjną, pracą cutting finish i tym, że my sobie pomogliśmy tutaj brakiem poliszu, dlatego że nie używałem futra, nie trzeba było tego tam robić tak, że tak powiem, agresywnie, to nie jest tak, że my cuttingiem polerowaliśmy tylko raz, bo jak była jakaś rysa, to ja robiłem tam 2-3 przejazdy, czyli wyrobiłem pastę, oczyściłem pada, przetarłem ten element,
nałożyłem pastę, wypolerowałem jeszcze raz i zdarzało się wypolerować jeszcze raz, a czasem w danym drobnym jakimś elemencie, gdzie był zmatowiały właśnie tam miejscowo, no to i polerowałem 4 razy, tak? To były szybkie przejazdy, nagrzanie lakieru, mniejsza powierzchnia była brana wtedy pod uwagę i tutaj spokojnie nie jest to tak, że wszystko jest na jeden raz brane, bo się po prostu nie da. Zazwyczaj tam były w takich zniszczonych lakierach, to tam można powiedzieć, że zazwyczaj były te 2 przejazdy. Jak chodzi o to. Potem finish poszedłem całkiem fajnie, dlatego że właśnie użyłem gąbki twardej, ale nie futra. Udało nam się pociąć te rysy, wyciągnąć te rysy. Chodzi mi o 3 deki z tego cuttingu, finishem, nie robiąc wielkich rewolucji polishingowych albo cuttingowych na większych gąbkach. Więc dzięki temu uzyskaliśmy taką, a nie inną godzinówkę. Około 26 godzin. Myślę, że jest to czas fajny, że jest to czas realny. No i tyle. Tymczasem dzięki za obejrzenie tego poradnika. Do zobaczenia do kolejnych produkcji. Zostawcie komentarz, łapkę, subskrypcję i wciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi filmikami. Dodatkowo sprawdźcie nasze social media, czyli Facebooka i Instagram. Do zobaczenia do kolejnych odcinków. Cześć i na razie. Offer you, come along and see it's true, but the